Rok 1831. Rok nadziei i rok klęski. Na polach bitew i w domach naszych bohaterów. Wytęsknione dziecko Chlapowskich przychodzi na świat martwy. Jesienią dogasa powstanie. Tak kończy kampanię Korpus Giełguda, którego jednym z dowódców był Chlapowski, teraz powstańczy generał. Przekracza granicę pruską w okolicach Klajpedy i musi złożyć broń. O chłodzie i głodzie żołnierze powstania oczekują dalszego losu. Wśród nich ciężko ranny jeden z naszych bohaterów, Józef Frankowski. Marcinkowski operował go, niestety nie zdołał uratować. Chlapowski dotarł do domu żywy, ale przypłacił powstanie ciężką chorobą. W malignie powracały obrazy walk i potyczek. Prześladowały go wizje niespełnionych nadziei i pretensje kolegów. Zrywał się w chorobie, żeby dowieść raz jeszcze, że nie jego winą była porażka korpusu. Prusacy nie mieli wątpliwości. Sąd wojenny skazał Chlapowskiego na 2 lata twierdzy i konfiskatę dóbr. Ale Chlapowski w twierdzy napisał podręcznik rolnictwa. Karol Marcinkowski po powrocie z emigracji w roku 1835 też trafił do twierdzy. Jednakże nie wypadało trzymać zbyt długo w więzieniu wziętego lekarza. Wyszedł wśród wiwatów swoich zwolenników i wyszedł z początkami ciężkiej choroby, ale też z nowym poglądem na walkę o polskość ziemi poznańskiej. Prusy się zmieniły. Nie były to już Prusy wygłodniałych grabieżców, którzy marzyli o kwitnącej Wielkopolsce jak o ziemi Kanaan. Polakom groziło teraz coś gorszego niż utrata państwowości. Degradacja ekonomiczna, kulturalna i moralna. Trzeba sięgnąć po inną broń w tej wojnie. Marcinkowski organizuje Polskie Centrum Handlowe, słynny potem bazar. Swoim autorytetem i zmysłem porządku przełamuje opory. Jest szanowany nawet przez przeciwników. Jest kochany przez piękne kobiety i wspierany przez nie w swych przedsięwzięciach. Emilia Szczaniecka inwestuje w bazar. Nie chce natomiast pomóc w niczym oryginał i dziwak przebogaty hrabia Edward Raczyński. Marcinkowski i jego przyjaciel Maciej Mielżyński wiedzą dlaczego. Pycha magnata nie pozwala mu pospolitować się z plebsem. Raczyński wydaje wszystkie swoje pieniądze na pomniki polskości, to prawda. Ale Marcinkowski sądzi, że decyzje o gospodarowaniu środkami materialnymi w tej wojnie powinny należeć do ogółu. Czas pokaże, kto miał rację. Tymczasem nadszedł rok 1843. Wyrosło nowe pokolenie. Syn Józefa Frankowskiego, Jan, rozumie, że nie pochodzenie, lecz własna wartość tworzy człowieka. Jan kończy w Gdańsku szkołę handlową. Jego brat Maciej, odebrawszy wykształcenie rolnicze, jest rządcą u generała w Turbi. Co nowego, panie Frank? Stale to samo, panie dyrektorze. Plany przywódców spiskowych, zarówno tych z Warszawy, jak i z Paryża, wyznaczyły Wielkiemu Księstwu jednoznaczną rolę. Popieranie zbrojnych spisków i opiekowanie się emisariuszami. Szczegóły, panie Frank, szczegóły. Istnieje podejrzenie, że w Poznaniu znajduje się główny ośrodek dyspozycyjny. Ma on za zadanie zabezpieczyć transport i tajne lokale. W okolicach Kępna i Ostaszowa pojawiły się podobno zaczątki zbrojnych oddziałów. Znajdują pomieszczenie we dworach, ale również i u chłopów. Wśród nazwisk, które od dawna już mamy pod obserwacją, pojawiły się nowe osoby. Te nowe nazwiska to... Piwowar Kolanowski, radca Heldman, kupiec Roze. A dowody są? Jeszcze nie mamy. Panie Frank, pańskim zdaniem, który obóz paryski większy? Który większy wpływ w księstwie ma? Czartoryskiego czy Lelewela? Moim zdaniem, ekscelencjo,
w różnych grupach. Różnie to bywa. Policjant nie powinien tak odpowiadać, pani Frank. Żegnam mnie. Żegnam, panie dyrektorze. Panie Frankę! Słucham, panie dyrektorze. Doskonale pan mówi po polsku. Jesteś pan Polakiem? Jestem obywatelem Królestwa Pruskiego i poddanym jego królewskiej mości. Zapłać łaskawie. Ludwik? Tato. Synu. Gdzie Wanda? A w polu z Hansem. Jaki jest ten Hans? No, robotny chłop. Dobry dla Wandy. Może lepiej, że za Niemca poszła. No, może i lepiej. Chociaż pewnie nie lubią go tu. Skąd wiesz? Nie trudno zgadnąć. Przecież tu wkoło Polacy żyją. Mówisz jak Niemiec. Bo jestem Niemcem, tato. Krew tobie polska przecież. To wy posłaliście mnie do niemieckiej szkoły. No więc służę w niemieckiej policji i nazywam się Franke. Tak jak wy, ojciec. Ale żeby zaraz do niemieckiej policji. Matko, jeden chce być szewcem, drugi generałem, a ja chcę być komisarzem policji. I będziesz? Będę. Witaj, siostro. Witaj. Witaj, Hans. A ty co, nie żenisz się? Nie, na razie nie. A gdybym się miał żenić, to kogo mi radzisz? Polkę czy Niemkę? A, czy ja wiem? U was w mieście to pewnie wybór, a wybór. Sama bym chciała do miasta. Siedź tu, głupia. Byś była służącą u jakiego polskiego hrabiego, albo statki myła w polskiej knajpie. Już my tu niedługo pokażemy, kto tu na swoim siedzi. W jaki sposób? No, przecież mamy policję, wojsko, rząd, no nie? Tak. Przyjechałeś po pieniądze? Nie, na razie nie. Nie są mi potrzebne. Ale pamiętajcie, ojciec, że ja się nie dam wykołować tak jak stryj Józef. Skąd wiesz, jak było z Józefem? Kto ci powiedział? Nieważne. Rozit? Rozit. Panie Arturze! Gdzie ojciec? W sklepie! Zanieś to do domu, Johan. To jest moje, dziękuję. No, jak się dostaniesz do turbi? Przesiądę się na jakąś furkę. Zawiózłbym cię, ale nie ma czym. Ojciec uważa, że każda kolaska to zbytek. Za to ma 4 konie pociągowe i 2 platformy. Artur! Arturze! Cieszę się. Cieszę się, że wróciłeś. W domu było tak smutno bez ciebie. No i mnie było smutno bez domu. Czasami, prawda, Janku? Pozwól, Hildo. To jest Jaś Frankowski, z którym się zaprzyjaźniłem w Gdańsku. Witam panią. To jest Hilda, moja siostra. Nie powiesz, że brzydka dziewczyna. Witam pana. Ach, wiesz, że ojciec zakupił nowy budynek na składy? Pamiętasz, Janku, o czym mówiliśmy? Mm-hmm. Nasz stary jest kutwa, ale za pracę płaci dobrze. Przychodź do nas. Porozmawiamy z ojcem.
Dziękuję, Arturze. Bywaj, Janku. Do zobaczenia. Hrabia dość dla mnie zrobił. Nie pójdę więc do niego. Ja mogę iść. Czy mama naprawdę myśli, że... ja to tyle lat się uczyłem, żeby teraz brać w arendę karczmę? Ale ty chcesz iść na służbę do Niemca. Mamo, ale co ja mogę poradzić, że Polacy zamiast sklepów mają kramiki ze śledziami i skarb? Czego ja się mogę od nich nauczyć? Ja chcę mieć prawdziwy sklep. Twój ojciec... Wiem! Wiem, mój ojciec był Polakiem i zginął za Polskę. Ale ja też jestem Polakiem. Mamo, ja bardzo cenię ojca. I ciebie też. Ale nie będę ani arendarzem, ani prokurentem w Gorzelni Hrabiego. Ja chcę do miasta. Siłą cię nie zatrzymam. Nie chcę tylko, żeby na poniewierkę. Mam trochę pieniędzy. Wiem. Ale sam zarobię. Ogólny koszt podniósł się do 80 978 talarów, czyli o 5 978 talarów przekroczył zamierzony pierwotnie. Dziękuję. Dziękuję. Zawierając spółkę, wytyczyliśmy sobie obok ewentualnych korzyści osobistych także cele ogólne. Widzę wyjście następujące. Abyśmy do czasu, aż bazar na szersze wody nie wypłynie, zrzekli się dywidendy. No nie. I co my tutaj zakładamy? Interes czy ochronkę dla biednych dzieci? To dyktatura, panowie! Po powstaniu mój majątek mocno podupadł. Mimo to jednak deklaruję zrzeczenie całej mojej dywidendy. Bo na rozum. Wolę się teraz zrzec dywidendy i zaczekać, aż mocno staniemy na gruncie. Jeżeli teraz rozdrapiemy wszystko, to nic nie zostanie na potem. Wolę później wziąć dużo, niż dziś mało. Panowie, zachowajmy ład. Dajmy się wszystkim wypowiedzieć. Skończyłem. Głos ma pan Julian Jaraczewski. Pierwotną myślą założenia bazaru było podniesienie przemysłu i przedsiębiorczości. Ale moim zdaniem obrano nieodpowiednie środki. A teraz pan doktor chce, żebyśmy się i dywidend zrzekli. Pewien polityk francuski powiedział: Polacy, bogaćcie się. I słusznie. Ducha przedsiębiorczości należy pobudzać. Tymczasem odbierając zysk, zabija się ducha przedsiębiorczości. Słusznie mówi! Święta racja! Zamiast dawać, odbierają! Zrzeczenie się dywidendy uważam za czynność dobrowolną. Jeżeli część udziałowców temu przeciwna znajdzie się w mniejszości, dyrekcja zawrze z nimi odrębny kontrakt, przewidujący inny podział zysków. A skąd wiesz, doktorze, że znajdziemy się w mniejszości? Łatwo możemy to sprawdzić przez balotaż. Kto za wnioskiem doktora Marcinkowskiego? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Stwierdzam, że wniosek doktora Marcinkowskiego przeszedł większością głosów. Was chyba tego nie uczyli! Nie! Po co mi
mnie wysyłał do Gdańska. Co, buntujesz się? A ty się nie buntujesz? Syn kapitana, protegowany generała. Twój ojciec wie, co robi. Nic nie wie. Wie tylko tyle, że sam zaczynał od zamiatania cudzych sklepów, myśli, że to jedyna droga. Generał Chłopowski nie znał się na rolnictwie, a to się uczył. Kosił, orał, mało co nie furmanił. I co, szlify mu z ramion spadły? Generał mógł się bawić, jak chciał. A my chcemy zostać kupcami. A to nie zabawa, drogi Jasiu. Generał się nie bawił, a ty się nie orientujesz w naszych sprawach. Waszych? Oficerskich? Słuchaj, ja byłbym głupcem, gdybym myślał, że jestem tylko synem oficera. A czym, że ty jesteś? Jemu chodzi o to, że jest Polak! No, siadaj, Janek, siadaj. Jesteś Polak i bądź Polak. Nie jest wszystko jedno, czy Niemiec, czy Polak, czy Żyd. Jak to nie ma dobre urodzenie, duży pieniądz i spadek, to się liczy tylko jego własna praca. No i trochę mały spryt, głowa, ręce. Jemu się zdaje, że jak ja mam pieniądz, to on się już może wstydzić nosić worki. Ojcze, przecież my obaj skończyliśmy szkołę. No skończyliście, skończyliście. No to spróbuj. No spróbuj się dorobić bez mój pieniądz i mój interes, no. Proszę, idź, próbuj. Jego matka nie ma interesu i nie ma pieniędzy. To co on ma robić? Niech robi tak, jak robi. Nie wiem. Może się dorobi, może nie. Ale myśli dobrze, lepiej niż ty. Zresztą jemu pomogą. Kto? Polacy. Polacy? Przecież pan sam przed chwilą mówił, że... No, mówiłem, że mnie jest wszystko jedno. Czyś Niemiec, czy Polak, czy Żyd. Zawsze rozumiem, jak swój swego popiera. Zawsze. A o bazarze słyszałeś? Mało. No to postaraj się słyszeć dużo. To dobra myśl. Nie wiem, czy co z tego wyjdzie. Pewnie nikt nie wie. Ale myśl dobra. Bardzo dobra. Szkoda, że nie niemiecka. Boisz się konkurencji? Konkurencja potrzebna. Pewnie, że dobrze im życzyć nie będę w efektach, ale będę patrzeć uważnie. Robić, robić! No, panowie profesorowie! Proponuję omówić teraz kwestię szkoły agronomicznej. Pan generał Chłopowski zgodził się na umieszczenie szkoły agrarnej w Turbii. Właśnie teraz, gdy władze pruskie odmówiły zgody na otwarcie Polskiego Uniwersytetu w Poznaniu. Musimy zrozumieć, że nie możemy obarczać pana generała całkowitym kosztem urządzenia szkoły. Należy w ramach naszej spółki utworzyć fundusz specjalny. Z poprzedniej dyskusji wiecie, że nie mamy środków na cele ogólne. Proponuję pożyczkę w postaci listów zastawnych ziemstwa kredytowego, którą spłacimy w miarę wzrostu dochodów z bazaru. Znowu dawać? Popieramy projekt szkoły agrarnej. Wiemy jednak, że nie wolno nam żyć ponad stan. Ależ panowie! Szkoła jest sprawą niecierpiącą zwłoki. Na skutek nieznajomości gospodarki dobra przechodzą z naszych rąk w ręce niemieckie. Proszę, głosuję. Kto jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Krok w tył, krok w przód. Tyle poglądów, ile głosów i języków. A pruska cytadela jak pięść zniesiona nad miastem. Dziękuję ci, Emilio. Przecież wiesz, że zawsze cię będę popierać. Dlaczego? Bo zawsze masz rację. Już się zaczęły ataki na mnie.
Czytałeś lekcję Allgemeine? Karierowicz wciska się między arystokrację. Zła wola wobec rządu, który okazał mu łaskę. Przecież wiesz, że to tylko brudy. Dziękuję, panie doktorze. Następny. Proszę bardzo. Co pan? Ach, nic, to minie. Od dawna pan cierpi. 2 tygodnie. Przepraszam, nie przedstawiłem się panu. Nazywam się Hipolit Cegielski. Korepetytorem jestem synów pana Suchorzewskiego z Tarnowa. Wie pan, badał mnie już lekarz ze Swarzędza. Krew puścił, powiedział, że febra kateralna, że w gastryczną przejdzie i... Tak patrzę na pana i myślę, czy pańska choroba duchowych nie ma powodów. Jedno z drugim ściśle w człowieku powiązane. Wie pan, trzeba ustalić, co objawem tylko, a co przyczyną. Studiowałem filologię klasyczną. W Berlinie u źródeł się poczułem, więc brałem się za wszystko. Za filozofię, geografię, literaturę. Warto mi było chodzić w jednym surducie, raz dziennie jadać, ale nauki heglowskiej słuchać. Odczułem konieczność udzielania się innym. Zacząłem marzyć o powrocie w mury gimnazjum Marii Magdaleny. To wszystko jest jakieś zmienione. Język polski jest taki... Tym bardziej. Dla człowieka wykształconego jak pan, wielkie to pole do popisu. Tego się właśnie boję. Czy nie będę musiał zaprzeć się samemu sobie? Chwalić coś, co jest tylko godne wzgardy? Nie. Każde miejsce tutaj może stać się ośrodkiem polskiej myśli, działania, kultury. A zasługi dla kraju tym większe, im sytuacja trudniejsza. Proszę. Dobry wieczór. Pani Jankowska, przyniosłem należność za ten miesiąc. Dobrze, panie Jasiu. Proszę, niech pan siada. Dziękuję. I zerwny pan. Dużo pracy dzisiaj. Może pan coś zje z nami? Proszę. Dziękuję, proszę. Jestem po kolacji. Jasiu, zapomniałeś. My przecież z Turwi dzisiaj przesyłkę przysłali. Mówią o Blumie, że to zły człowiek. Człowiek jak człowiek. Płaci to i żąda. Joasia też się zamęcza. Cały dzień przy Ile. Nie tak to bywało, jak wasi ojcowie żyli. Posłyszałem, że ojciec pana zginął w powstaniu. Tak, ranny na Litwie. Zmarł już w Prusach. Mojego męża pod Grochowem zabili. Dobranoc. Dobranoc. Arturze, popatrz, jaki on śliczny. Widzisz, jak to dobrze, że ojciec nam go kupił? Wspaniale. A jeździć umiesz? No niby skąd. Na pensji nas tego nie uczyli. Ja też mam. A ty, Jasiu? Trochę. To będziesz nas uczył. Trochę. Ach, cudownie. Dziękuję. Głupia dzierlatka. No dlaczego? No bo ma tylko jedno w głowie. Dobrze wyjść za mąż i tyłek sobie odparzyć na siodle. Wolniej, wolniej. Ściągnij wodę. Tak, i teraz szybciej trochę. Tak, tak. Kolana. Dobrze. Ja już nie chcę. Chyba nigdy nie nauczę się jeździć. Będziesz mnie nadal uczył.
Tak. O, dziękuję. Zupełnie nie rozumiem, jak wy możecie żyć w tym Poznaniu. Przecież to dziura zabita deskami. Smutno, nudno, ponuro. O, gdybyście znali Berlin. A co ty takiego robisz w tym Berlinie? Przecież nie mogę wszystkiego mówić przy damach. Ale na przykład w ostatnim roku pojedynkowałem się, no, dobrych parę razy. Nawet nie pomnę ile. Nie bałeś się? Wie pani, słyszałem, że takie blizny niektórzy zyskują z pomocą zręcznego chirurga. No, ale pan chyba mnie o to nie posądza. Słuchaj, Karolu, tak wyrzekasz na ten Poznań, a przecież sam tutaj wrócisz po studiach. Czuję się tutaj jak w obcym kraju, jak wśród dzikusów. Doskonale pana rozumiem. Ale proszę, żeby pan dalej nie mówił. Ja jestem Polakiem. Karolu, czy wiesz, że uczyłam się konnej jazdy? Może chcesz sprawdzić moje wyniki? Świetny pomysł. Przyprowadzę konie. Spokojnie, Hildo. Pamiętaj, rób tylko to, co ci pokazywałem. Dziękuję. Ojciec kupił nowy lokal na Wilhelmstrasse. Za pół roku. Za rok będę miał swój sklep. Poradzisz sobie? Wezmę Janka do pomocy, jakoś sobie poradzimy. Co, Janku? Słyszałeś? Będziesz moim pomocnikiem? Tak, dziękuję. Pewnie wolałby być twoim szwagrem. Oh. I co? Jakim nauczycielem jest Janek? Moim zdaniem miernym. Hilda nie jest jeszcze Amazonką. No przecież jeżdżę dopiero kilka miesięcy. A czy to oznacza, że sam nauczyciel jest jeźdźcem znakomitym? Panie Daumer, pan stwierdził, że pan się tutaj nudzi u nas w Poznaniu. Wobec tego proponuję panu pojedynek. Na rapiery? A może na pistolety? Na jazdę konną. Proponuję wyścig dookoła tej kępy. Start i meta tutaj. Chętnie. Służę panu. Już! Karolku, może posłać po doktora, co? Nic mi się nie stało. Gdyby nie ten krnobrny koń. Pewnie jest polskiego chowu. Na pewno jest. Co? Janek!
wrócił pan wcześniej, panie Janku. To się świetnie składa. Prosimy na skromny poczęstunek. Nie, dziękuję pani bardzo. Musi pan. Joasia kończy dzisiaj 22 lata. Ale tak z pustymi rękami nie wypada. Wypada, wypada. Joasia bardzo się ucieszy. Jest też pan Stefański, który tak dawno chce pana poznać. Proszę bardzo, proszę. Proszę. Początkowo Joasia chciała zaprosić swoje koleżanki ze szwalni, ale potem postanowiła, że lepiej będzie, jak święto swoje spędzi w prawdziwie rodzinnym gronie. Ja bardzo przepraszam. Nie wiedziałem nic o tej uroczystości. Dopiero mama pani... Nic nie szkodzi, naprawdę. Bardzo się cieszę, że pan może być tutaj razem z nami. Zechce pani przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności. Dziękuję bardzo. Widzę, że pan Janek to dla ciebie najlepszy prezent. Walenty. Stefański. Frankowski. Proszę siadać, panie Janku. Dziękuję. Czym chata bogata? Nie będę ukrywał, że się panem interesujemy. Dlaczego? Nic dziwnego, że interesujemy się synem naszego towarzysza broni. My? Panie Frankowski, nosi pan nazwisko, które coś tutaj znaczy i zdaje się, że pan w ogóle o tym nie wie. Wie pan, na samym nazwisku niedaleko zajadę. Po co tyle goryczy, panie Janku? Dlaczego tak? Wszystko się ułoży. Po prostu mówię tak, jak jest. To prawda, ale są sprawy, o których zapomnieć nie można. Panie Stefański, panu łatwo mówić. Pan już ma sklep, jest pan kupcem. O, powiedzmy księgarzem. Ale być kupcem to jeszcze nie wystarczy. Rozumiem, trzeba być jeszcze polskim kupcem. I to jeszcze mało. Jeszcze mało. A co więcej? Na pewno się jeszcze spotkamy. Wypijmy teraz zdrowie mojej kuzynki. Niech nam żyje 100 lat. Wszystkie nasze plany wzięły w łeb. Co się stało? Co się stało? Nasz sklep na Wilhelmstrasse diabli wzięli. Hilda wychodzi za mąż i musi mieć posag. Ale dlaczego mój sklep? Herrgott. Niech sobie wychodzi za kogo chce, nawet za arcyksięcia. Ale dlaczego ja mam być za to bity? Hilda wychodzi za mąż? Za kogo? Za Karla Daunera. Za Daunera? A pewnie. Dla ciebie to też cios. Od lat się w niej podkochiwałeś. Cała rodzina się z tego śmiała. Zbierałeś na ten swój kramik i myślałeś, że córka Artura Bluma wyjdzie za ciebie za mąż. Arturze? Arturze, Arturze, ty głupcze. Dla nas zawsze byłeś tylko Polakiem i Golcem. Byłeś zawsze śmieszny błazen i nim pozostaniesz. Niczym więcej! Dobrze, że chociaż na koniec dałeś temu Niemcowi w pysk. A bo ja wiem. Ale co dalej? Do Polaków nie pójdę, bo sklepów mają tyle, co w bazarze. A do Niemców nie chcę. Rozumiesz? Nie chcę! Cicho! Matka usłyszy. Nie pozostaje ci nic innego, jak założyć własny interes. A no tak, nie pozostaje, tylko z czym? Z czym? Istnieje przecież ta spółka kredytowa, udzielają pożyczek. Oczywiście, że udzielają, tylko żądają zabezpieczenia. Przecież ja nic nie mam, nic! To zostań z nami. Tutaj zawsze się przydasz. Nie no, przestań, jaki tam ze mnie rolnik. Ty wiesz, że ja chciałem dokupić trochę gruntów. Teraz to nie takie pilne. A mam odłożoną gotówkę. Nie wezmę od ciebie pieniędzy. Przecież ci nie daję. Pożyczam. Na parę lat. Wszystko mi spłacisz, braciszku. No jak zgoda? O, przepraszam. Proszę bardzo. Tak, jeszcze. Co się stało? No jak to? Ach to! To u mnie zwyczajne.
przynajmniej raz w tygodniu. Słuchaj, Waneta, może ja wobec tego spalę te swoje książki, które są u mnie? Nie, Jasiu. Przyjdę po nie wieczorem. Teraz nie mogę, bo mogli zostawić szpisla. A wiesz, zabrali kilka numerów partyzantki. Specjalnie zostawiłem, żeby im humorów nie popsuć. Idą Lipiński i Remarkiewicz. Słuchaj, jeżeli się natkną na tego szpicla? No przecież każdy ma prawo przyjść do księgarni. No znowu. No a co innego mogliby robić? Mam wiadomości z Cytadeli. A plany? Będą. Mam swoich ludzi wśród żołnierzy w Cytadeli. Plany Fortu Winiary i połączeń będą niebawem. Niedobrze, że zabrali Malczewskiego. Nic nie powiem. Z Berlina przysłali najlepszego inspektora od dochodzeń. Dunker. Słyszałem, że niebezpieczny. I lekkomyślny. Chodzi po Poznaniu bez żadnej ochrony. Ostatnio widziano go na Śródce. Mogę to załatwić. Ty się lepiej zajmij swoimi wirusami, dobrze? Zresztą nie on jest głównym wrogiem. A kto? Swoi. Kilku panów dziedziców. Ale najgorszą przeszkodą jest Komitet Poznański. Boją się, że wydrzemy im władzę z rąk. Zaraz, jak to przeszkodą? A Liebelt? Liebelt jest wielkim filozofem. Mądrym i szlachetnym człowiekiem. Za szlachetnym, żeby robić rewolucję. No ale podobno mają wkrótce zacząć swoje powstanie. A niech zaczynają. Bez prostych ludzi nic nie zrobią, a ci pójdą z nami. I ci ze Śląska, i z Prus Zachodnich. Służę szanownemu panu. To ja może... Będzie panu uprzejmie odłożyć. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Doktorze, wiem, że nie ma pan wiele czasu. Nie przesiaduje w cukierniach. Więc krótko, potrzebujemy pańskiego poparcia. My? Mogę być z panem szczery. My? To znaczy Komitet Poznański. Rozumiem. Moja odpowiedź brzmi nie. Wiem, że nie miałoby sensu przekonywać pana. Lecz doktorze, dlaczego tak jest? I pan i ja pochodzimy z niższej sfery. I pan i ja osiągnęliśmy wszystko własnym wysiłkiem, własną pracą. Obaj poznaliśmy pruskie więzienia. Walczyliśmy w powstaniu, więc powtarzam. Dlaczego nie możemy się porozumieć? Wymienił pan wszystko, co nas łączy. Ale pan chce znowu zbrojnego powstania, ja go natomiast nie chcę. Wierzę w inne, pokojowe działanie. Pan natomiast nie. Panie doktorze, Komitetowi Poznańskiemu podporządkowano działania we wszystkich trzech zaborach. Po wybuchu powstania staniemy się rządem narodowym. I chce pan w związku z tym ofiarować mi tekę ministra zdrowia? Przepraszam. Pan się wyniszcza, wypala. I co? Wszystko bez wiary w wolność. Nie zrozumieliśmy się. Nie wierzę, żeby rozczłonkowany naród, bez rządu, bez wojska, bez jedności mógł pokonać trzech potężnych mocarzy. I tak czekać pan będzie na cud. 100 lat. Czy może 1000? Będę czekać. Przyszłość musi być w naszych rękach, profesorze. Bez fabryk nie ma karabinów, bez wykształcenia nie ma wiedzy, bez oświaty nie ma rozumnego ludu. Ale na to trzeba czasu. Czasu, którego nie chcecie nam dać. Szkoda, że nie mogliśmy się porozumieć. Z panem bylibyśmy silniejsi. Silniejsi? Tak, bylibyście silniejsi o kilka funtów armatniego mięsa. Wybacz pan, profesorze, muszę już iść. Mam nadzieję, że zechce pan nadal działać w Zarządzie Towarzystwa Naukowej Pomocy. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry.
Wychodzę wprost z posiedzenia Komitetu Poznańskiego. Wezwali mnie, żebym podporządkował nasz związek. Odrzuciłem to wyzwanie. Powiedziałem im, że są bezczynni, że nie chcą nawiązać współpracy z mieszczaństwem i że nasz program nigdy nie stanie się ich programem. Zresztą o tym doskonale wiemy. Mamy coraz więcej wrogów. Jak przebiega werbunek do Wierusów? Coraz więcej młodych przyłącza się do nas. Mamy gimnazjalistów, czeladników... Ze szkoły handlowej. Esman. Poprzez naszych żołnierzy w Cytadeli uzyskałem już jej plany. Pomogli mi też opracować plany napaści na arsenały w księstwie. Palacz? No, wśród ziemian są tacy, którzy mogą nasze plany zdradzić Prusakom. Wiem o tym. Dlatego powinni jak najmniej o nas wiedzieć. Zachowamy nadal podział na dziesiątki i setki. Związek Wiarusów pozostanie nadal samodzielny. I jak gdyby z dala od nas. Aż do czasu powstania. W Poznańskiem jednak. Ach, w tym Poznańskim. W tym naszą Polską. Nie ma fajmu na tym. Mówią, że Berwiński to w Wielkopolsce poeta najwybitniejszy. To pan Józef Lipiński, ślusarz. Witam pana doktorze. Na wydawanie gazety władze mi zgody odmówiły. Cóż, będę interweniował u prezesa Boyermana. Ale księgarnia polska prosperuje, towarzyszu. Znów policja u mnie szukała. Cóż, polskie instytucje są solą w oku Niemcom. Nie tylko Niemcom jesteśmy solą w oku. Co pan ma na myśli? A niektórych obywateli, którzy nazywają nas komunistami. Chociaż nie lubicie ludzi utytułowanych. Tym, co ruszyli sprawę Bazaru i Towarzystwa Naukowej Pomocy, dobrej woli chyba nie odmówicie. Coś panu powiem, doktorze. Mam dla pana wiele szacunku, ale niech mi pan powie, co panu ta pokojowa droga dała. Więcej niż pan możesz w tej chwili zobaczyć, panie Stefański. Dobrze. O czym pan chciał ze mną mówić? Kiedy widzę, że pan już o wielu rzeczach zdecydował. Doktorze, czy naprawdę nie mógłby się pan podpisać pod naszymi hasłami? Przeraża pana zrównanie wszystkich, wolność ludu? Nie. Pod hasłami podpisać się mogę. Ale droga do ich spełnienia nie, pod nią podpisać się nie mogę, bo w nią nie wierzę. Nie pójdzie pan z bronią w ręku walczyć raz jeszcze. Zaklinam was, aby nie doszło do takiej próby. Faraonów moc, a aniołów ani mieczy. Bóg nie zsyła ku odsieczy, choć prosim dzień, noc. Więc gdy stary Bóg nie słucha, pomódlmy się do obucha. Uściśnijmy noże i dalej za morze krwi, za czerwone morze. Nie boisz się siedzieć z pruskim artylerzystą? Zbyt długo cię znam. Wiem, że to jakieś twoje nowe wariactwo. Kościuszko powiedział kiedyś generałowi Chłapowskiemu, że na dobrego oficera dla Polski warto się kształcić wszędzie. Myślisz o powstaniu? Myślę o następnym powstaniu. Jak to? Jedno jeszcze nie wybuchło, a ty skazujesz je na klęskę? Bo w nie wierzę. Naród podzielony. Stronnictwa się żrą, komitet nie zgadza się ze Stefańskim, Stefański z komitetem i co tam jeszcze chcesz. Niedługo to już potrwa. A zresztą nie będzie wolnej Polski bez wolnej Europy. Więc o co ci chodzi? O narodowe powstanie europejskie. Tylko ono może nam dać wolność, a wtedy barwa będzie bez znaczenia. Walentyno, pamiętasz Władysława Będkowskiego? Pamiętam. Przestał pan podróżować? Zgłębia teraz metody wroga. O, to musi pan być bardzo dzielny. Marceli, zobacz, kupiłam Hipolitowi nowy fular. Zobacz, jak myślisz, będzie mu się podobał? Wie pan, uwielbiam kolor liliowy.
ale prawdę mówiąc, Hipolit za nim nie przepada. Muszę cię wprowadzić, Władysławie. Hipolit Cegielski ożenił się z moją siostrą. Nie sądziłem, że Cegielski tak szybko się ustatkuje. Gratuluję. Czego państwo sobie życzą? Krem z bakaliami. Ja dziękuję. A pan profesor? Dziękuję bardzo. No, no. Szybko obrośliście w mieszczańskie piórka. Marceli wykłada w gimnazjum Marii Magdaleny. Hipolit także. Ma nawet całkiem przyzwoitą pensję. Nie wszyscy rodzą się do wojaczki. Sądzisz, że to coś nagannego? Dzień dobry, ekscelencjo. Dzień dobry, panie Frank. Przejdę się z panem. Pod pozorem zjazdów towarzyskich szlachta organizuje zebrania i dyskusje. Podnoszą się skargi na administrację z powodu wysokich podatków i, jak oni to nazywają, ucisku narodowego. Chłopi z kolei skarżą się na wysokie kary pieniężne, które im wymierzono za nieuczęszczanie dzieci do szkoły. Zabawne. Im się ciągle wydaje, że są u siebie. A Komitet Poznański? Działa bez szczególnego rozmachu i poparcia. Libelt rozmawiał z Marcinkowskim. No? No, ale są bardzo ostrożni. Wiadomo nam, że Libeltowi podporządkowano spisek warszawski. A Stefański? Przeprowadziliśmy kilkakrotnie u niego rewizję, zarekwirowaliśmy podejrzane broszury, wymierzyliśmy kilkakrotnie grzywny, ale nic to nie pomogło. Stefański w dalszym ciągu przy pomocy swojej księgarni rozprowadza druki po całym księstwie. Skądinąd wiadomo nam, że kontaktuje się z niejakim Edwardem Dębowskim, który uchodzi za komunistę. Sami siebie nazywają Związkiem Plebejuszy. Plebejuszy, a ci od Bazaru i Towarzystwa Naukowej Pomocy? No, tych na razie, ekscelencjo, możemy tylko obserwować. Proszę uprzejmie. Dziękuję bardzo. Słucham szanownego pana. Gdzie pryncypał? Na zapleczu. Poprosić? Proszę. Słucham pana. Nie panuj. Jesteśmy kuzynami. Twojemu ojcu było Józef. Józef. A mojemu Antoni. Byli braćmi. To jesteśmy kuzynami. No to witaj. Witaj. Jedynak jesteś? Nie, mam starszego brata. Pracuję na roli u generała Chłapowskiego. A matka? Żyje? Żyje. A ty masz jakieś rodzeństwo? Siostrę. Wyszła za Niemca. Za Niemca? Ale nie mają dzieci i chyba nie będą mieli. Daj mi tytuń. Przepraszam. Dziękuję. Mówią, że ten Stefański konspiruje. Myślisz? Wszyscy dzisiaj konspirują. Jedni więcej, drudzy mniej. A ty? A ty? Mam posadę, rodzinę. Trzymam się z daleka od tych spraw. Nie wierzę zresztą w te spiski. A twój protektor, generał Chłopowski, też trzyma się z daleka od tego. A skąd ty wiesz, że Chłopowski jest moim protektorem? Generał Chłopowski to bardzo mądry człowiek. No, czas na mnie. Aresztowali mojego wuja.
Jego ekscelencja, minister spraw wewnętrznych, Adolf Heinrich, graf von Arnim, Boitzenburg. Dnia 5 listopada 1845 roku uzyskałem szczegółowe wiadomości o zbrodniczym spisku na terenie Wielkiego Księstwa. 7 listopada zarządziłem aresztowanie podejrzanych. Walenty Stefański i przeszło 70 jego ludzi zostali umieszczeni w Cytadeli. Donieść mogę, że sekrety Związku Plebejuszy oddali mi w ręce sami Polacy zaniepokojeni liberalizmem programu. Hrabia Seweryn Mielżyński najbardziej się do rozbicia spisku przyczynił. Powiadomiony przez polskiego szlachcica Henryka Ponińskiego, że dnia 21 lutego ma wybuchnąć w księstwie powstanie, postanowiłem działać w sposób zdecydowany i jestem pewien, że rebelia została udaremniona. Kogo tam przywieźliście? Kto to jest? To sami wódz. Proszę, panie Mirosławski. Jeszcze raz powtarzam, że zaszła pomyłka. Nazywam się Franciszek Szatkowski. Dobrze, dobrze. Ludwik Mirosławski, desygnowany przez rząd narodowy utworzony przed 3 tygodniami na dowódcę wojskowego, przygotował już szczegółowy plan operacyjny, mianował dowódców, komendantów cywilnych i wojskowych w powiatach. Do rządu narodowego wszedł także Karol Lippert. On również został aresztowany 14 lutego. Spisek został doszczętnie rozbity i jakiekolwiek demonstracje zbrojne w chwili obecnej nie mają żadnych szans powodzenia. Bitte, Herr Lieber. Hier werden Sie ein passendes Plätzchen finden. Professorin. Zorganizowałem 10 chłopaków, ale mamy tylko jeden karabin. Frej kręcił się wczoraj przed szkołą. Emisariusze poszli do Krakowa. Co to ma znaczyć? No... Czy wyście poszaleli? Panie profesorze... Jesteście na wagarach, rozumiecie? Na wagarach. Nie byliśmy przygotowani do lekcji, więc woleliśmy... Tak, na wagarach. No. O, ksiądz prefekt. Dobrze, że księdza spotykam. Te wypisy już przygotowałem. Dobrze, dobrze, dziękuję. Bardzo dziękuję. To koniec. Teraz powstanie nie ma szans. Sama Galicja nie da rady. Muszą powstrzymać dalsze działania. Dębowski nie da się zatrzymać. Pójdzie. Nie ma szans. To koniec. Zresztą, kto za nim stoi? Rząd aresztowany, jak sądzę, nie ma dowódców. I cóż? I cóż? To, że nie chcieliście iść z nami, bośmy dla was komuniści. No
Ale i pan profesorze widzę dla niektórych też za bardzo czerwony, skoro tu razem siedzimy. Pan wszędzie wietrzy zdradę. Bo mam oczy. Może nie wierzyłem do dzisiaj, ale odkąd zobaczyłem pana tutaj, wątpliwości prysły. I dopóki będą nad nami panowie herbowi, dopóki będą mogli bruzić. Pan się gorączkuje. Trzeba zachować siły. Czekają nas ciężkie chwile. Raczej pomyślmy o tym. Niegolewski jest, man. Mówią, żeby nagłym atakiem odbić więźniów z Cytadeli i zacząć powstanie. Ale jak, człowieku, jak? Wbrew rozbiciu, wbrew zdradzie? Bądź ze mną szczery, jakie widoki? Nie wiem, ale musimy pójść. Kiedy? Dziś w nocy. Na moście Chwaliszewskim. Kto tam? Wiadomość dla pana Frankowskiego. Z Turbi. Słucham. Mam przekazać, że matka pańska umierająca. Dziękuję, wracaj. Co się stało? Gdzie matka? Co z nią? Nic. A co miał być? To po co panie przysłałeś? Ja? Jakże? Człowiek przyjechał od ciebie i powiedział, że matka ciężko chora, żeby... Jaki człowiek? Jak wyglądał? Zwyczajnie, posłaniec. Matka zdrowa. Sam widzisz. Mamo. Spisek upchnęliście? Spisek? Słuchajcie, dziś w nocy mieliśmy odbijać więźniów z Cytadeli, rozumiecie? Dziś w nocy powstanie! Panno, przydaj świętsza. Widocznie ktoś cię chciał oszczędzić. Kto? Nie wiem. Może byś coś zjadł? Może zostaniesz z nami? Nie mogę, mamo. Muszę wracać. Inaczej... wzięliby mnie za tchórza. Panie doktorze, powstanie było. Co ty mówisz? Jak to było? Stróż powiada, że chłopcy z Kurnika przyjechali odbijać więźniów z Cytadeli, ale Niemcy się dowiedzieli i zastawili pułapkę. Dokąd, panie doktorze? Jezu, jak to policja? Otwórz. Rymarkiewicze. Kazali nam przyjść na plac działowy pod Cytadelą. Wieczorem. Kto kazał? Nie wiem, ktoś miał przynieść broń. Właśnie wtedy otoczyli nas Prusacy. My dwaj, jakoś... Ale reszta, Boże. Jaka reszta? Kto miał przynieść broń? Nie wiem, chyba ktoś z komitetu. Byli z nami uczniowie od Marii Magdaleny. Czeladnicy. Boże. Co o was wiedzą? Zbiegliśmy z domu. Przyszła policja. Ledwo się wymknęliśmy. Dzieci nada. Ostrzegałem. Co teraz zrobicie? Może na wieś. Mamy tam krewnych, a potem może do Galicji. Myślicie, że w Galicji będziecie bezpieczni? Dzieciaki. 16 lat temu pan też poszedł do powstania. Panie doktorze! Panie doktorze! Panie doktorze! Trzeba było myśleć wcześniej! Jakubie!
Przygotuj powóz. Spróbujesz wywieźć ich za miasto. Jakby przy bramie pytali, powiedz, że pacjentów doktora Marcinkowskiego wieziesz. Powiedz, że zaraza! A teraz przygotuj coś dla nich do ubrania. Bo takich od razu poznają. Narobiliście, Wigosu. Drogo nas to będzie kosztowało. W niwecz może obrócicie wszystko to, co do tej pory zrobiliśmy. Gdyby pan wiedział, co się dzieje w naszej szkole. Prawie wszyscy starsi uczniowie aresztowani. Mówi się o zdradzie. Że hrabia Poniński sprzedał całą siatkę Minutoliemu. Zawsze ci sami. Markowskiego. Z mojej klasy Szumana i Fojta. To nie szkoła koszary. Ta. Panowie, pan radca Brettner pragnie oznajmić panom polecenie jego ekscelencji naczelnego prezesa von Boyermana. Panowie koledzy, znamy wydarzenia ostatnich dni. Wielu uczniów dało się obalamucić agitacją i wzięło udział w tych niefortunnych poczynaniach. Jest życzeniem jego ekscelencji, aby ordynariusze wyższych klas, przybrawszy sobie do pomocy drugiego nauczyciela, obeszli jutro między 12 a 2 mieszkania uczniowskie w poszukiwaniu za bronią. Mamy informację, że po stancjach jest jeszcze pochowana broń. Zdaniem naczelnego prezesa, które to zdanie podzielam, że lepiej będzie, jeżeli nie policja wejdzie do mieszkań, a wychowawcy znani, zobowiązani do moralnego nadzoru nad sprawowaniem wychowanków. Nie muszę dodawać, że do czasu rewizji obowiązuje nas wszystkich najściślejsza tajemnica. Jako nauczyciel i Polak nie mogę wykonać tego rozkazu. Zarówno ze względu na uczniów, jak i ze względu na społeczeństwo polskie. Nie możemy tego zrobić. Zniszczymy własny autorytet. Jestem Niemcem, panie radco, ale muszę żyć wśród Polaków. Etyka naszej profesji nie pozwala. Nie my dokonaliśmy zamachu, nie my gromadziliśmy broń. Poza tym urzędnik jego królewskiej mości musi w stanie wyższej konieczności, a stan taki trwa właśnie, musi zagłuszyć w sobie sentymenty. Jesteśmy nauczycielami, a nie policjantami. Są jakieś granice. To nie należy do naszych obowiązków. Powtarzam, stoimy w obliczu wyższej konieczności. Przepraszam bardzo, ja jestem zgorszony wystąpieniem kolegi Cygielskiego. Ubolewam nad nim, ale jestem naprawdę gotów o wszystkim zapomnieć, rozumiejąc, że nieoczekiwane zadanie was wzburzyło. Panie dyrektorze, jest pan nauczycielem i wychowawcą. I wie pan doskonale, że nie istnieją żadne racje, które uzasadniałyby zerwanie zaufania między nauczycielami a uczniem. Tak, widzę, że kolega Cygielski trwa w swoim uporze. A poza tym przemawia w imieniu wszystkich, do czego chyba nikt go nie upoważnił, prawda?
Po szkole ja proszę o imienne i wyraźne wypowiedzi. Kto poza kolegą Cęgielskim odmawia wykonania polecenia? Ja. Ja. Dziękuję. Zastrzegam sobie zastosowanie odpowiednich środków. Panie radco, ja bardzo przepraszam, ale ja też nie mogę wykonać tego polecenia. Rzucą nas wszystkich. Brettner nie może inaczej postąpić. Czy można wiedzieć, skąd na panu ten mundur? Przygotowuję się do następnego powstania. Byłem już rolnikiem, aplikantem sądowym, studentem, podróżnikiem. Mogę być też porucznikiem pruskiej artylerii. Tak najlepiej poznaje się wroga. Powstanie. Czy pan nie widzi, co tu się dzieje? Podziemia twierdz w Toruniu, Grudziądzu i tu w Poznaniu pełne aresztowanych. I teraz jeszcze aresztowania w gimnazjum Marii Magdaleny. Kwiat młodzieży. Profesorów. Ludzie, którzy mogli tu umocnić nasze podstawy. Wydoskonalić naszą naukę i kulturę. Tylko działania ciągłe, legalne, coraz szersze są w swoich konsekwencjach groźne dla państwa pruskiego, a nie doraźne zrywy. Będziemy się bronić. Spróbuję interweniować u prezesa prowincji. Trzeba też będzie odwołać się w Berlinie. To nic nie da. Berlińscy urzędnicy mają na polskie petycje tylko jedną odpowiedź. Nie. Ale a jak to jest? Czy nikt już nie rozumie, że tych strat przez lata nie sposób odrobić? A z całym tym spiskiem Prusacy poradzili sobie w mgnieniu oka. Jednak mówi się i o zdradzie. Co pan chciał przez to powiedzieć? Mówi się o generale Chłapowskim. A to jest pański przyjaciel. Braciszku, uspokój się. Przecież pan doktor chce wam pomóc. Muszę przyjść. Czy mogę pana odprowadzić, doktorze? Do widzenia. Sądzi pan, że następne powstanie jest rzeczą pożądaną? Sądzę. Do widzenia, kapitanie. W szwadronach. Hipolicie, co teraz będzie z nami? Musimy utrzymać dom, mamy długi. Nie mogłem zrobić inaczej, nie wolno mi było. Kochanie, to twój zawód, co teraz zrobisz? Z czego my będziemy żyli? Nie to jest najważniejsze, jakoś damy sobie radę. Próbowałem się bronić, byłem nawet w Berlinie, ale pruski urzędnik nie może mieć własnego zdania ani własnych poglądów. No więc usiłuję trochę pisać, rozważania o polskim słowie, o języku. Z czego pan będzie żył? No właśnie, chciałem iść do Biblioteki Raczyńskiej, ale po śmierci Raczyńskiego jej interesy kiepsko stoją. No więc zgadałem się z Łukaszewiczem i radzi mi, żebym zajął się handlem. Powiedział, że skoro nauka, urząd, literatura stoją przede mną zamknięte, no to trzeba, żebym zaczął coś nowego. Żebym założył jakiś warsztat albo skład. Ja nawet nie wiem, ile kosztuje funt gwoździ. Wie pan, ja mam już 33 lata i...
Chciałbym wybrać sobie takie zajęcie, które dałoby mi jakąś niezależność. No i zdecydowałem się na skład żelaza. Nie ma takiego polskiego w Poznaniu. Doktorze. Myślę, że czyni pan słusznie. A pieniądze? Pożyczyłem trochę od Suchorzewskiego, mojego dawnego protektora. Ale to za mało. Tak. Potrzeba dwa razy więcej. Panie doktorze, trzeba się położyć. Przepraszam. Jeszcze dziś porozmawiam z Mielżyńskim. Dziękuję. Do widzenia, doktorze. Zostaw Jakubie. Zasłoń okno. Karolu, jak ty tak możesz mówić? Właśnie ty? Albertyno. Odchodzę bez żalu do wczoraj. Bez życzenia na jutro. Doktor Marcinkowski nie żyje. Choć rząd w ten sposób uwolnił się od wpływowego i godnego przeciwnika, to sprawiedliwość zmusza nas do uszanowania i do należytego uznania nawet w przeciwniku prawości i szlachetności. Już od dawna byliśmy przygotowani na wiadomość o śmierci. Dopiero jednak, gdy przyszła wieść, można było sobie zdać sprawę z rozmiaru straty. Co? Zżyma się pan na słowo strata. Czegoż to nie nawypisywano na mnie do Berlina. Ale zawsze byłem policjantem. Zawsze. Proszę pisać dalej. Śmierć miał lekko. Bez cierpień, do ostatniej chwili zachował przytomność. Pochowano go na cmentarzu świętego Marcina. Pochód pogrzebowy, aż do złożenia trumny, trwał blisko 4 godziny. Mowy pogrzebowej nad grobem nie było.